Donnelly did not pass through the caves. From here on in, his guidance, unreliable as it is, has gone from me. I understand now that it is between the two of us and whatever correspondence could be drawn from the wet rocks. Tak, witamy w kolejnym rozdziale. Rozdział się nazywa Jaskinie. Jest to jeden z piękniejszych rozdziałów. O, nasz bohater spadł i roztrzaskał sobie latarkę. Niestety. Albo stety, bo ona w sumie i tak nie była zbytnio przydatna. Wspomniał tutaj też, że Donnelly nie przeszedł przez jaskinię, więc praktycznie rzecz biorąc nie będzie cytował z jego książki, czy nie będzie tutaj zasięgał jego porad. Te jaskinie są przede wszystkim bardzo piękne ze względu na kolory występujące, światło, które tutaj jest. Światła świec, które odbijają się w tych jaskiniach, czy światła, nie wiem, przechodzące z powierzchni. To jest bardzo, bardzo niezwykłe miejsce i bardzo piękne. I ponownie napotkamy tutaj bardzo dużo znaków wymalowanych na ścianach. Skoro Donnelly nie przeszedł przez jaskinie, to raczej nie są one jego. Być może są to znaki głównego bohatera. Tutaj mamy tak na zielono grzybki, które obracają się razem z główną postacią. To dość dziwne. Ale zapewne takie uroki silnika, na którym gra została stworzona. It was as if someone had taken the car and shaken it like a cocktail. The glove compartment had been opened and emptied with the ashtrays and the boot. It made for a crumpled museum, a shattered exhibition. Tutaj można by się domyślać, że chodzi mu o jakiś wypadek, który opisał w dość ponownie enigmatyczny sposób. Jakiś wypadek samochodowy tego rodzaju. Ponownie napotykamy znaki na ścianach. Zastanawiam się, co one właściwie przedstawiają. Niektóre przedstawiają, przypominają mi układy elektroniczne, których się uczyłam na studiach. Niezbyt miłe wspomnienia. Niektóre przypominają jakieś związki chemiczne, inne biologiczne, nie wiem, elementy. Co jest dość intrygujące. Ciekawe, dlaczego takie znaki. O, to jest też bardzo, bardzo piękne miejsce, gdzie woda spływa do jakiegoś wielkiego dołu. Po prostu wskakujemy. Tu właśnie jesteśmy pod wodą i z tej wody można się wynurzyć za pomocą klawisza Q. Co ciekawe, dźwięki wody też są bardzo fajnie zrobione, ponieważ faktycznie czujemy się, jakbyśmy byli pod wodą. Cały szum otoczenia zanika, są tylko dźwięki podwodne. Tutaj ponownie aż oczy bolą od światła. W jakiś dziwny sposób się wydobywa. I obeszliśmy to pomieszczenie, w którym byliśmy, o tam, w tej dziurze czarnej. Weszliśmy trochę dookoła.
tutaj można zjechać, bo faktycznie się czuję, jakby te skały były śliskie i ta woda nas spychała. Tutaj te czerwone plamy mi się dziwnie kojarzą, tak jakby to była krew. Ktoś tu zginął. A być może taka tekstura, albo takie światło, nie wiem. I ponownie świeczka, która dodaje takiego ciepła w tych jaskiniach. Niezwykłe. Bardzo takie romantyczne niemalże. If the caves are my guts, this must be the place where the stones are first formed. The bacteria phosphoresce and rise, singing through the tunnels. Everything here is bound by the rise and fall, like a tide. Perhaps the whole island is actually underwater. To jest dość ciekawe, tak jakby te jaskinie były wnętrznościami głównego bohatera. Czyli on się bardzo utożsamia z tą wyspą, tak jakby on sam był nią. I to jest też bardzo ciekawe pomieszczenie, takie bardzo duże. Natomiast można pójść tutaj oczywiście tylko jedną drogą. Ta gra jest liniowa raczej, jeśli można to w ogóle nazwać grą. Nie ma tu zbyt wiele miejsc, w które można pójść. Ponownie dziwne znaki na ścianach. Jest tu też również znacznie mniej kwestii wypowiadanych przez narratora. Być może właśnie dlatego, że tutaj już bohater nie wspomaga się książką Donnelly'ego. Nie ma o czym wspominać. Jakieś dziwne kryształy na ścianach. Diamenty. Nie? Diamenty to raczej nie. Kryształy bardziej. Ponownie jakieś układy elektroniczne. Naprawdę, źle mi się to kojarzy. Źle mi się to kojarzy. To wygląda w ogóle jak jakiś wielki żyrandol z kryształów. Bardzo ciekawy i bardzo mi się podoba. Tak, i już powoli żegnamy się z tą salą. I więc będziemy z niej wychodzić. Ten rozdział niestety ma bardzo poważną wadę. Jest zdecydowanie za krótki. Krótszy od wszystkich innych rozdziałów, właściwie trzech pozostałych, a jest praktycznie rzecz biorąc najpiękniejszy. Bardzo podoba mi się jeszcze ten ostatni, czwarty, natomiast ten jest chyba moim ulubionym. To jest bardzo ciekawe pomieszczenie. Migoczące, nie wiem, kryształy. Tylko jakieś chyba inne, albo nie odbijające do końca światła, nie wiem. Jakieś takie wydają się ciemniejsze. When I was coming round from the operation, I remember the light they shone in my eyes to check for pupil contraction. It was like staring up at a moonlit sky from the bottom of a well. People moved at the summit, but I could not tell if you were one of them. Ponownie wspomina o operacji, tym razem już jak już był po operacji. I jak sprawdzali lekarze źrenice, czy się rozszerzają za pomocą światła. No i wszystko było rozmyte. Nie był w stanie powiedzieć, czy Esther była jedną z osób, która przybyła do niego. Tak, i powoli znowu będziemy wychodzić już z jaskiń i z tego rozdziału. Tutaj jest bardzo mocno zaznaczony ten tunel. Jak widzicie, pełno jest tych znaków różnego rodzaju. Ktoś się poważnie napracował. Tak się zastanawiam, może to Jakobson był.
skoro nie mógł stąd wyjść. Może gdzieś tu się zaplątał i malował. Są oczywiście znaki na ścianach, ale te znaki... Niektóre są czytelne, niektóre są kompletnie nieczytelne, więc... O, tu już powoli wychodzimy, bo zwisają nam z sufitu jakieś roślinki. Czeka nas jeszcze jedna właściwie rzecz warta uwagi. Tak, tutaj początkowo nie wiedziałam, co zrobić, ale trzeba po prostu przepłynąć pod wodą takim tunelem. Tak, to jest też ładne miejsce. Woda spływająca tak totalnie z góry przez jakieś kolejne piętra jakby tej jaskini. I spadamy. Tak, i to jest bardzo ciekawe miejsce. Jedyne takie oderwane totalnie od wyspy, którą zwiedzamy. Nagle znaleźliśmy się w podwodnym mieście. Mi osobiście wydaje się, jak bohater wspominał tutaj ten wypadek samochodowy być może. I dlatego jest tu ta ulica i jakieś samochody rozbite. Nie wiadomo, jaka to jest ulica, przynajmniej się nie rozczytałam. Ani znaków drogowych, ani nic. Można tutaj od razu wypłynąć i tak zrobiłam za pierwszym razem. Natomiast teraz chciałam właśnie sprawdzić, co tutaj jest. No i wam pokazać przy okazji. Nie można tu chodzić w nieskończoność po pewnym czasie. Gra, że tak powiem, sama decyduje o tym, żeby skończyć z tą sekwencją. Z tą iluzją. O, właśnie w ten sposób. Możemy się wynurzyć. Jesteśmy w tym basenie, do którego wpadliśmy oczywiście. I będziemy już powoli kończyć ten rozdział. Taka miła muzyka nam się włączyła. Naprawdę cudowne miejsce i jedno z piękniejszych. No i przechodzimy powoli do ostatniego rozdziału.